dostaje całkiem dużo delikatnych, jak również mocno gruboskórnych uwag, że to, co ja mówię, nie bardzo można zastosować w życiu codziennym, ponieważ życie codzienne i proza życia jest zupełnie inna. To znaczy, że z przeciętnym, normalnym facetem nie da się tak postępować, jak ja mówię. To znaczy, że z przeciętną, standardową niewiastą zamieszkującą ziemię słowiańskie nie da się tak postępować, żeby się stała księżniczką. Kochani, informuję was. To, co ja mówię, to ja nie mówię do wszystkich i nie mówię do większości. To, co ja mówię, mówię do wyjątkowych osób, którzy chcą stworzyć wyjątkowy i cudowny związek. Czyli mówię, nie mówię do ogółu i nie mówię do tłumu. I wcale mi nie zależy, żeby mieć dziesiątki tysięcy odsłon, mnie zależy, żeby kilka osób zrozumiało, że mogą być szczęśliwe na tym świecie i mogą stworzyć szczęśliwy związek. I jedna z zasad szczęśliwego związku to znaczy, że ten związek jest wyjątkowy, czyli on nie jest standardowy, on jest czymś niezwykłym. I ten niezwykły związek może powstać między niezwykłymi ludźmi. To znaczy, przedstawiam wam, co jest potrzebne do stworzenia szczęśliwego związku. Między innymi, żeby powstał szczęśliwy związek, to potrzebna jest pasja. Pasja, która łączy dwoje ludzi. Pasja, która powoduje, że to życie ma zupełnie inny wymiar niż u przeciętniaka. To znaczy, on i ona mają nie tylko hobby, którym jest seks, nie tylko hobby, którym jest wychowywanie dzieci, nie tylko hobby, którym jest malowanie domku lub sadzenie kwiatków wod w grudku. To ma być pasja, która powoduje, że oni sami się czują wyjątkowo, a ta pasja ma ich dodatkowo łączyć. I to ma być ten wyjątkowy związek, to ma być coś takiego między Marią Skłodowską i Piotrem Curie. Oni tworzyli wyjątkowy związek i prawdopodobnie ten związek byłby przez wiele, wiele lat jeszcze szczęśliwym związkiem, gdyby ten nieszczęśliwy wypadek się nie zdarzył. To, co decyduje o związku, że jest szczęśliwy, to znaczy, że oni mają wspólną pasję. Oni idą w tym samym kierunku, trzymając się za ręce, a nie stoją i patrzą jedno na drugie, które jest lepsze. Dlatego, kochani, informuję was, że jest możliwy związek, podobnie jak jest możliwa wygrana w totolotka. Jest możliwa, ale to nie dla każdego.